i z każdym klientem musisz pracować. Cześć. Dzisiaj z widokiem na taty opowiem o błędzie, który też często widzę, które osoby, które zaczynają pracę, czy też swój biznes jako freelancer marketingowy, czyli to, by być zbyt miłym, aby przyjmować wszystkich klientów, aby po prostu myśleć, aby mieć takie poczucie, że o, już się nikt nie strafi i może po prostu współpracować z tą osobą za wszelką cenę, a tak nie jest. Wielokrotnie to powtarzam, że jest deficyt ludzi ogarniętych i tak samo, jeśli wybierzesz jakąś dziedzinę, która rzeczywiście przynosi wartość dla Twoich potencjalnych klientów, którzy przynosi duże zwroty, tak długo nie możesz się zgadzać na współpracę z każdym, w szczególności, kiedy nie jesteś przekonany co do tego, że ta osoba potrafi dowieść wyniki, które obiecuje i która sama nie ma tej etyki, tej organizacji, aby Twoje działanie było tylko uzupełnieniem. Wśród osób, które starają się robić jakiś biznes, jest mnóstwo jakichś marzycieli, ludzi, którzy mają jakieś pomysły, które są w ogóle nierealistyczne, które są leniwe, które nie robią tego, do czego się zobowiążą i dlatego warto się skupiać i stworzyć z siebie wysokiej jakości, potrafić to dowozić i później rozbudowywać swoją markę, docierać do tych osób potencjalnie najlepszych, którym potrafisz dowieść najlepsze wyniki przez LinkedIna, przez cold maile, przez tworzenie kontentu, przez występy. Jednak nie będziesz miał na to czasu, kiedy utkniesz we współpracy z toksycznymi osobami, które zarzucą cię pracą, które zawsze będą kombinować, żeby nie zapłacić. Także jak najszybciej skup się na budowie swojej jakości i na tym, żeby współpracować z tymi osobami, z którymi rzeczywiście będzie dobrze współpracować, co ci podpowiada też trochę intuicja, bo sytuacja, kiedy pracujesz ze złym klientem, jest zdecydowanie gorsza niż praca na etacie, a jeśli jesteś na swoim, to chyba chcesz mieć więcej wolności, lepszej jakości życia. Także miej to w głowie, ponieważ no, trzeba mieć przestrzeń i trzeba też wierzyć w ciebie. Także z tym przesłaniem cię zostawiam. Powodzenia w twoich działaniach. Do następnego.